Także proszę Państwa, dzisiaj o mączkach. Z formułą młodości to połączenie skrzypu, pokrzywy i biotyny tak, oraz kompleksu witamin dla gęstych i odżywionych włosów oraz młodego wyglądu skóry. Tylko teraz suplement diety skrzypowita w edycji limitowanej z regeneracyjną maską do włosów w prezencie. Skrzypowita, jesteś piękna. Uwaga, komunikat specjalny. Na terenie Warszawy, Wrocławia i Trójmiasta poszukiwany jest taksówkarz. Nie zrobił nic złego, ale może zrobić i zarobić coś dobrego. Cechy szczególne. Przyjazny, sympatyczny, lubi ludzi i komfort w pracy. Poszukiwanego taksówkarza prosimy o kontakt z EcoCar. Mamy dla niego hybrydowy, ekologiczny samochód. Stałe wynagrodzenie, ubezpieczenie i opiekę medyczną. Poszukiwani również kierowcy bez uprawnień. EcoCar pomoże Wam je zdobyć. Szczegóły na ecocar.pl w zakładce praca. Kto pomagał Ci stawiać pierwsze kroki? Kto nauczył mówić pierwsze słowa? Kto zawsze Cię wspierał i był przy Tobie w najtrudniejszych momentach? Kto wciąż troszczy się o Ciebie jak o dziecko, pomimo tego, że już nim nie jesteś? Dzień Matki tuż, tuż. Pomyśl o prezencie i podaruj mamie Zdrowital. Suplement diety Zdrowital dzięki unikalnej kompozycji wyciągu z żeńszenia, witamin i minerałów zwiększa witalność organizmu, poprawia kondycję fizyczną i psychiczną. Dostępny w aptekach na terenie całego kraju. Zdrowital. Podaruj energię z głębi serca. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. 9.21. Agnieszka Lipińska. Premier Beata Szydło jedzie do Stambułu na pierwszy światowy szczyt humanitarny ONZ. W Niemczech przebywa niemal 500 islamskich radykałów, którzy mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa kraju, pisze Welt am Sonntag. 5 osób zatrzymanych po starciach narodowców z policją w Gdańsku. Narodowcy próbowali zablokować Marsz Równości, który przeszedł ulicami miasta. Więcej informacji o 10.00. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Wierzę w zwierzę. Zaprasza Dorota Sumińska. Skończyłam na mrówce o imieniu Wścieklica i to imię mówi samo za siebie. I chcę Państwu powiedzieć taką ciekawostkę, że nasza mrówka Wścieklica, która występuje u nas, mała, ruda, czerwona mróweczka, która żądli bardzo boleśnie, jest bliską kuzynką mrówki, która żyje nad Amazonką i tak naprawdę jest chyba najbardziej znaną mrówką na świecie, bo występuje we wszystkich filmach przyrodniczych o tamtym rejonie świata. Mam na myśli mrówkę grzybiarkę, zwaną mrówką parasolową. Jedna i druga nazwa jest w pełni uzasadniona, dlatego że mrówka grzybiarka hoduje grzyby w podziemnych, dużych pomieszczeniach, cieplarniach, hoduje grzyby na podłożu, które musi zdobyć sama, a tym podłożem są liście. W związku z czym mrówki grzybiarki wędrują w poszukiwaniu odpowiedniego drzewa, odpowiednich liści, tną je bardzo ostrymi żuwaczkami, a potem niosą do mrowiska i to wygląda tak, jakby szły pod zielonymi parasolami. I te ścieżki, pochody mrówek parasolowych są no, tak ciekawe i tak wyraziste, że pokazywane są w większości filmów przyrodniczych o Amazonii. To są mrówki, pomimo, też są żądłówkami, natomiast muszę powiedzieć, że ich użądlenie nie jest tak bolesne jak naszej wścieklicy, ale w tamtych rejonach świata żyją mrówki, których użądlenie jest porównywalne z poparzeniem wrzątkiem lub bólem związanym z skaleczeniem przez pocisk z broni no, palnej. Także to dopiero jest ból. Ale wrócę jeszcze do mrówek grzybiarek. Mrówki grzybiarki całe swoje życie, znaczy są dostosowane do tego, żeby nie tylko nosić te liście, ale przede wszystkim, żeby je ciąć, żeby naciąć odpowiednie kawałki, które uniosą.
te kawałki mogą być na tyle duże, że są 50 razy cięższe od samej mrówki grzybiarki. Więc to mówi, jaka to jest ogromna siła. No ale żeby odciąć ten kawałek liścia, trzeba również mieć bardzo mocne żuwaczki. I to są żuwaczki naprawdę ostre jak brzytwy. I co ciekawe, w skład budulca tych żuwaczek wchodzi cynk, metal. Ale nie ma co ukrywać, nawet najostrzejsze, z najlepszej stali noże się tępią. I tak też się dzieje z żuwaczkami mrówki grzybiarki. Z czasem, kiedy mrówka już się troszkę zestarzeje, te żuwaczki nie są już takie ostre. One nie mają specjalnych ostrzałek. Ale co się wtedy dzieje? Wtedy te mrówki wcale nie idą na emeryturę, tylko stają się wyłącznie tragarzami. A cięciem zajmują się mrówki młode, które mają te żuwaczki jeszcze odpowiednio ostre. Także następuje wtedy, kiedy rodzina mrówki grzybiarki, zwanej parasolową, się podstarzeje, już jest wyraźny podział ról, bo tną liście te, które mają ostre żuwaczki, natomiast noszą liście te, którym te żuwaczki już się stępiły. O tych mrówkach zresztą napisano wiele, sfilmowano je milion razy. Z całą pewnością jeszcze wszystkiego o nich nie wiemy, ale chciałabym teraz poopowiadać o mrówkach, które są ogromnym zagrożeniem bólowym. Ich urządlenia nie powodują jakichś specjalnych chorób ani, nie daj Boże, śmierci. Natomiast bolą strasznie. Bolą tak strasznie, że są porównywane ze skaleczeniem przez pocisk z broni palnej. To trudno sobie wyobrazić. Taką moc mają duże, największe mrówki, tak zwane mrówki giganty. I gigantyczny ból powoduje ich urządlenie. I chcę w związku z tym opowiedzieć o takim specjalnym zwyczaju inicjacji w Amazonii. W wielu plemionach indiańskich, może nie w wielu, ale szczególnie jedno plemię ma zwyczaj wykorzystywania tych mrówek do święta przejścia młodzieńców na stronę męską, na już stronę wojowników. To są często bardzo młodzi chłopcy, którzy mają po kilkanaście lat, ale już dorośli do tego czasu, żeby przejść specjalną próbę i przejść przez tę magiczną granicę na stronę dorosłości. W tym święcie bierze udział cała wioska. To święto jest przygotowywane bardzo starannie, ale najwięcej wkładu pracy nie wymaga przygotowywanie zastawionego stołu, czy tego, co będą pili, czy nawet własnych odświętnych strojów, ale plecienie specjalnych rękawic. Te rękawice plecie się z drobnych gałązek, z mocnej trawy. Rękawice z jednym palcem, one muszą być na tyle ściśle uplecione, żeby w każde oczko, które powstaje w tej plecionce, zmieściła się mrówka, właśnie ta mrówka zwana pociskiem w ogóle. To jest mrówka, która ma takie przezwisko pocisk. Ją się tam niewoli, wsadza się ją w pasie, jest unieruchomiona w tej rękawicy w taki sposób, żeby jej odwłok z żądłem skierowany był do środka rękawicy. Taką rękawicę nadziewa się ogromną ilością mrówek, od kilkunastu do kilkudziesięciu. No i przychodzi czas, że zaczyna się święto. Na czym polega próba dla tych młodych chłopców? Na tym, że muszą włożyć ręce do tych rękawic i wytrzymać potworny ból, dlatego że chcę jeszcze raz powiedzieć, że urządlenie jednej takiej mrówki przyprawia naprawdę to jest wściekły ból, to jest ból, ci, którzy tego doświadczyli, mówią, że to z niczym nie mogą tego porównać, że to jest tak straszny ból, że trudno sobie w ogóle go wyobrazić. I teraz oni muszą włożyć w te rękawice ręce, wytrwać, nie wolno im od razu zrzucić tych rękawic, wytrwać tyle, ile wymaga rytuał, nie okazać przy okazji rozpaczy, nie krzyczeć, nie płakać, nie szarpać się, tylko stać spokojnie i pozwolić się żądlić w dłonie. I chcę Państwu powiedzieć, że w większości, że bardzo, bardzo rzadko się zdarza, żeby któryś z tych młodych chłopców nie wytrwał.
oni to znoszą. Oczywiście ciekną im łzy bez zmiany wyrazu twarzy. Widać, że strasznie cierpią, ale trwają. Przychodzi czas, że trzeba zdjąć te rękawice, zdejmuje się. I teraz dopiero czeka ich cierpienie, które może trwać nawet 2 dni. Dobrze, jeśli trwa tylko 24 godziny. Straszne cierpienie, potworny ból. Te ręce wyglądają tak, jakby ktoś je ugotował. Nawet nie poparzył wrzątkiem, ale ugotował i jeszcze potłukł tłuczkiem. Wyglądają potwornie i oni muszą przetrwać. W tym czasie, kiedy oni bardzo, bardzo cierpią, bardzo często zdarza się, że oni mdleją, majaczą, mają wysoką gorączkę. Szamani odprawiają odpowiednie modły, no i później kończy się ta inicjacja, oni przechodzi ten ból, wszystko się uspokaja i oni stają się już dorosłymi mężczyznami i wojownikami. Jestem przekonana, że jako dorośli, jako już ci mężczyźni będą niezwykle, niezwykle odporni na ból cielesny, ale no i psychicznie trzeba, prawda, być odpowiednio przygotowanym, żeby sobie z tym poradzić, żeby się opanować. I tutaj zawsze przychodzi mi do głowy taki widok, że, prawda, jak nasi panowie przychodzą na ostry dyżur do szpitala, bo im kleszcz wszedł, albo z drzazgą pod paznokciem i przychodzą na ostry nocny dyżur, bardzo cierpiący. No to niech sobie wtedy pomyślą o tych młodzieńcach indiańskich z amazońskiej dżungli, którzy przechodzą taką próbę inicjacyjną. Drugą mrówką tam występującą, która też bardzo dotkliwie żądli, jest mrówka ognista. Ona co prawda nie jest tym pociskiem, ale jej użądlenie jest porównywalne z oparzeniem wrzątkiem. I też ból po tym użądleniu trwa przynajmniej dobę. Więc to też nie gratka. A chcę powiedzieć, że mrówka wścieklica jest mrówką, która opanowała już całkiem nowe terytoria. Ona w tej chwili występuje i w północnych, znaczy południowych Stanach, północnej Ameryki. Nie pamiętam, ale ona już chyba i w Azji się pojawiła, i w Australii się pojawiła, więc pokonała duże odległości. I jest to mrówka niezwykła nie tylko dlatego, że jej użądlenie tak boli i nie tylko dlatego, że jest mrówką agresywną i tam, gdzie występuje, ludzie mają się czego bać, bo naprawdę może pożądlić dotkliwie i to jest ogromne cierpienie i ogromny ból, ale to jest mrówka, która żyjąc przynajmniej pierwotnie w lasach deszczowych, gdzie stały ląd za chwilę może się zamienić w jezioro lub rwący potok, nabyła pewnej umiejętności, która ułatwiła jej życie i ułatwiła jej przemieszczanie się. Ona jest w stanie w ciągu naprawdę bardzo krótkiego czasu zrobić tratwę, która wytrzyma, na której lub w której, bo zaraz powiem, jak one robią tą tratwę, wytrzyma nawet kilka dni bez stałego lądu i uratuje zarówno larwy, królową, no całą tą mrówczą społeczność. Oczywiście jedna mrówka ognista, gdy wpadnie do wody, no to nic nie wskóra i się utopi. Natomiast wtedy, kiedy one plotą ze swoich ciał swoisty koszyk taki, który unosi się na wodzie, także nawet te, które są na dnie tego koszyka, które go uplotły, też się nie utopią. I ten ażurowy koszyk jest właśnie tratwą, taka, no, potem z tego koszyka robi się wręcz placek górka, jest tratwą, na której te mrówki kilka dni mogą pływać po wodzie, poszukując miejsca suchego, miejsca, gdzie mogą znowu założyć nową rodzinę. I w momencie, kiedy inne mrowiska mrówcze zostają zalane, zazwyczaj te mrówki giną. Natomiast w przypadku mrówki ognistej jest zupełnie inaczej. I sądzę, że pokonywanie dużych odległości, wtedy nawet kiedy nie ma prawdziwego stałego lądu, jest dla niej możliwe, dlatego że po wodzie bardzo często płyną różnego rodzaju bale drewna, jakieś rzeczy, na których te mrówki mogą odsapnąć i dlatego mogą się przemieszczać i dlatego są tak ekspansywne i zajmują coraz to nowe terytoria.
Do nas nie sądzę, żeby zawędrowała mrówka ognista z bardzo prostej przyczyny. Nie przetrwałaby zimy. Tę umiejętność posiadają mrówki z tej szerokości geograficznej, w jakiej my żyjemy i jak już Państwu powiedziałam na początku naszej rozmowy, przede wszystkim jest to umiejętność chronienia się przed zimnem pod ziemią. Mówiłam o mrówce grzybiarce, czyli mrówce parasolowej i chcę też na chwileczkę do niej wrócić, dlatego że jest zupełnie czymś niezwykłym, jak ona precyzyjnie buduje te swoje pola, podziemne pola uprawne. Do tego przeznaczone są odpowiednie pomieszczenia pod ziemią, które muszą mieć odpowiednią stałą wilgotność i stałą temperaturę, odpowiednią wentylację. Więc pomyślcie Państwo, jak niezwykle skuteczna jest substancja wydzielana przez królową mrówki parasolowej, także one potrafią jako budowniczy tych pomieszczeń tak współpracować, tak precyzyjnie współpracować, że w ciągu naprawdę niedługiego czasu budują w stosunku do ich wielkości ogromne połacie, ogromne takie komory, w których zapewnione są odpowiednie warunki. Tam znoszą przycięte przez siebie liście, których część musi być też przeżuta, odpowiednio to musi być przygotowane, żeby to było podłoże odpowiednie dla tego gatunku grzyba, którym po prostu się żywią, dlatego że tym gatunkiem grzyba żywią się zarówno dorosłe mrówki, królowa, jak i larwy. Oczywiście ten grzyb nie przypomina naszych borowików, czy podgrzybków, czy kozaków. Wygląda zupełnie inaczej, ale uzależnienie tego gatunku mrówki od gatunku grzyba jest na tyle duże, że te rejony, w których ten grzyb nie urósłby, czy nie ma liści, na których by urósł, są dla mrówki grzybiarki niedostępne. I jest to o tyle ważne, żebyście sobie Państwo zdali sprawę, że pewna specjalizacja i uzależnienie większe od takiego innego sposobu pokarmu, czy pobieranie tego pokarmu, bardzo ogranicza możliwości rozprzestrzeniania się danego gatunku i dlatego tak bardzo musimy chronić wszystkie miejsca, gdzie żyje taka endemiczna fauna, która w innych miejscach po prostu żyć nie może. I mówimy o mrówkach jakby samo przez się narzuca, żeby powiedzieć parę słów o mrówkojadach. O mrówkojadach, które wcale niekoniecznie żywią się mrówkami, bo przede wszystkim żywią się termitami. Termity też żyją w bardzo dużych społecznościach, ale nie są kuzynami mrówek, absolutnie nie. Są pluskwiakami, a nie mrówkami, więc to jest zupełnie inna grupa owadów. Natomiast ja nie o termitach dzisiaj będę chciała mówić, tylko będę chciała chwilę pomówić o mrówkojadach, dlatego że ich wyspecjalizowanie się w zdobywaniu pokarmu również uzależniło je w 100% od miejsca, gdzie żyją. I za chwilę o tym opowiem. Wierzę w zwierzę. Zapraszam, Dorota Sumińska. Miało się stać, więc się stało. Ja wiedziałem o tym od dawna, że to się stanie i mówiłem wszystkim, że to się stanie. Kiedyś, tylko nie wiadomo kiedy. Także była Anglia, był Paryż, teraz jest Bruksela. Myśli pan, że to koniec? Nie, to nie będzie koniec. To, co się zdarzyło wczoraj, jest naprawdę straszne. Mnie, jako mieszkanka Brukseli, to bardzo boli. Terroryzm w przerażający sposób się do nas przybliża, ale Bruksela to piękne miasto i nie pozwolimy, by to, jak żyjemy, dyktowali terroryści. Według informacji naszych służb nie ma w tej chwili dla Polski, dla Polaków zagrożenia i nie ma podstaw do tego, aby podnosić stopień zagrożenia terrorystycznego. Na pewno nie jesteśmy tym głównym celem terrorystów i bardzo dobrze. Natomiast w tej chwili widać, że w Europie nikt nie powinien się czuć w pełni bezpiecznie. Wszyscy powinniśmy być wyjątkowo uważni. Radio Tok FM.
Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj, aby zrozumieć. Lista przebojów TOK FM. Jakie radio? Taka lista. TOK 4. Panie premierze, tu nasz poprzedni gość mówił właściwie, że po tej wypowiedzi Clintona o Polsce i Węgrzech to większe kłopoty niż Polska mają Clintonowie, bo Polonia może nie głosować na Hillary Clinton. Kto ma kłopoty pana zdaniem? Nie, no to jest ewidentne, że to jest śmieszne stwierdzenie. To jest bardzo poważna sprawa. Hillary Clinton, jest bardzo prawdopodobne, że Hillary Clinton zostanie prezydentem Stanów. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Dziewiąta 40. Agnieszka Lipińska. Strzały podczas koncertu w jednym z klubów na zachodzie Austrii. Napastnik zastrzelił 2 osoby, 11 kolejnych ranił, po czym popełnił samobójstwo. Premier Beata Szydło jedzie do Stambułu na pierwszy światowy szczyt humanitarny ONZ. W Niemczech przebywa niemal 500 islamskich radykałów, którzy mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa kraju, pisze Welt am Sonntag. Więcej informacji o 10. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Wierzę w zwierzę. Zapraszam, Dorota Sumińska. W Polsce nie występują mrówkojady. Nie miałyby co jeść. Występują przede wszystkim tam, gdzie żyją termity, gdzie duże kopce termitów można znaleźć bez trudu. I na tym to jest jakby żerowisko mrówkojadów. Dlaczego mrówkojad jest tak bardzo uzależniony od swojego pokarmu? Dlatego, że jego aparat gębowy nie jest w stanie przyjąć innego pokarmu. To jest długa rureczka, długa, cieniutka rureczka po prostu, pozbawiona zębów, z której wychodzi bardzo długi, lepki język. I termit, wtedy kiedy ten język wpuszcza do termitiery, przykleja do niego termity i wciąga do swoich wąziutkich ust. I dlatego trudno sobie wyobrazić co innego w tak dużej ilości, a mrówkojad jest naprawdę dużym zwierzęciem, więc jemu potrzeba bardzo dużo tych termitów, żeby się najeść. Więc nie wiem, kogo by mógł tym językiem łapać. Jest skazany na termitiery. Ma jeszcze jedno bardzo ważne urządzenie, bez którego termitiera byłaby dla niego niedostępna, dlatego że pamiętajcie państwo, że termitiera to nie jest mrowisko, które można jacyś podli ludzie i w ogóle kanalie i wandale potrafią kijem, prawda, takie mrowisko zniszczyć czy wbić kij w mrowisko. Natomiast termitiera jest twarda. Jest to swoisty mur i żeby do niej się dostać, no trzeba użyć jakiegoś narzędzia. Łagodny, taki naprawdę niewinny mrówkojad ma narzędzie, którym jest w stanie również się obronić i skutecznie obronić. To są rzeczywiście niesamowite pazury, które składają się jak scyzoryki. Wtedy, kiedy on chodzi, te pazury złożone są do środka. On chodzi jakby podpiera się tak jak na jakbyśmy zgięli pięść, prawda, i podpierali się na zgiętych w połowie dłoniach. On ma tak zgięte przednie kończyny, pazury do środka. Natomiast wtedy, kiedy trafia na termitierę, którą trzeba, no do którą musi rozbroić, żeby język się tam dostał, używa tych pazurów i tymi bardzo mocnymi pazurami rozrywa mur termitiery na tyle, żeby zmieścił się jego język i wyciąga stamtąd termity. Wtedy, kiedy czuje się zagrożony, wtedy, kiedy uzna, że musi się bronić, również używa tych pazurów i może nimi bardzo dotkliwie uderzyć. One są ostre, one są bardzo silne, bo jeżeli są w stanie rozwalić mur termitiery, to tym bardziej ludzką nogę też
rozwalą, czy też jakieś zwierzę uszkodzą, skaleczą zwierzę, które będzie atakowało mrówkojada. Co jest u mrówkojadów wzruszające, przynajmniej dla mnie, to, że pani mrówkojadowa na plecach nosi swoje dziecko. To wygląda bardzo śmiesznie, bo mrówkojad w ogóle jest śmieszną istotą i ma, ta jego długa, długa twarz, wydłużona trzewioczaszka, wygląda troszeczkę jak taka trąbka. Tyle, że sztywna i owłosiona trąbka. I wtedy, kiedy ten maleńki mrówkojad siedzi na plecach mamy i tak jedzie i wygląda no bardzo rozkosznie i rozczulająco. I wtedy, kiedy ten mrówkojad jedzie na plecach mamy, wygląda to bardzo rozczulająco, nie tylko dlatego, że te noski są do siebie podobne, jeden długi, drugi krótki, ale troskliwość mamy rozczula. Czy mrówkojad mógłby się żywić mrówkami? Na pewno wtedy, kiedy nie byłoby możliwości żywienia się termitami, byłby do tego zmuszony. Byłoby to o tyle trudniejsze, znacznie trudniejsze, że do bardzo lepkiego języka, który, proszę Państwa, może mieć długość 60 cm, trudno sobie to w ogóle wyobrazić, przyklejałyby się nie tylko mrówki, ale wszystko to, z czego zbudowane jest mrowisko. Więc byłaby to dość trudna sprawa. Czym żywią się mrówkojady w ogrodach zoologicznych, bo nawet w warszawskim ogrodzie zoologicznym jest mrówkojad. Są mrówkojady dwa, które kiedyś przed laty miałam wielką przyjemność poznać. Jest to bardzo trudna sprawa, przygotowanie jedzenia dla mrówkojada, dlatego że ten pokarm musi być nie tylko znakomicie rozdrobniony tak, żeby tym językiem można było go pobrać bez trudu, ale jego skład musi być również odpowiedni. I tutaj cała sztuka w tych, którzy zajmują się żywieniem zwierząt w ogrodzie zoologicznym, bo trzeba tak dobrać to pożywienie, żeby skład był podobny do tego składu, który ma zwierzę na wolności, żeby niczego mu nie brakowało, bo wtedy mogą zacząć się poważne problemy zdrowotne. Dlatego, mili Państwo, chciałabym takiego świata, gdzie nie byłoby ogrodów zoologicznych, a tych zwierząt, które mogą żyć, które mają miejsce do życia na wolności. No ale cóż, myślę, że jeszcze długo, długo, długo tak nie będzie. Czy w ogrodach zoologicznych można zobaczyć mrówki i termitiery? Można. Są takie ogrody zoologiczne, w których można zobaczyć od środka, tak zbudowane, tak to jest spreparowane, że jakby przez szybę można zobaczyć wnętrze mrowiska, można zobaczyć wnętrze termitiery. To jest też bardzo trudna sprawa, zbudować coś takiego tak, żeby te zwierzęta to zaakceptowały, ale tu jakby nie sprzeciwiam się trzymaniu tych zwierząt w ogrodach zoologicznych, dlatego że większość owadów, niektóre płazy, niektóre gady nie potrzebują aż tak dużej przestrzeni życiowej jak inne zwierzęta i potrafią się doskonale czuć w warunkach zniewolenia, a nawet bywa tak, że są tam dużo bezpieczniejsze i żyją lepiej aniżeli na wolności. Zresztą, co tu dużo mówić, są takie zwierzęta, które same wybrały nasze domy, chociażby karaluchy czy prusaki, prawda, które też czują się znakomicie w naszych domach. Nie polecam, ale cóż, przywędrowały i znalazły sobie miłe miejsce. Dla nich, dla nas jest to mniej miłe. Ale wracamy do ogrodów zoologicznych, więc te ogrody zoologiczne, które dysponują takim eksponatem jak właśnie mrowisko czy też termitiera, to jest doskonałe miejsce do tego, żeby zobaczyć, co naprawdę dzieje się w środku. I nie należy się zniechęcać pierwotnie zobaczonym jakimś chaosem, bo w pierwszej chwili, kiedy obserwujemy mrówki, kiedy obserwujemy termity, wydaje nam się, że one działają bardzo chaotycznie, jakby każda idzie w inną stronę bez sensu, bez ładu i składu. Warto poświęcić więcej czasu, znaleźć sobie jakieś miejsce, gdzie można usiąść i zacząć patrzeć w jedno miejsce w tym. I wtedy zobaczymy, jak perfekcyjnie, jak doskonale, jak po prostu szwajcarski zegarek działa ten żywy mechanizm, który buduje czy to rodzinę mrówek, czy to rodzinę termitów. Ja pozwoliłam sobie spędzić więcej czasu wtedy, kiedy zobaczyłam po raz pierwszy mrówki grzybiarki, czyli mrówki parasolowe.
To było na granicy kolumbijsko-peruwiańskiej. Akurat zobaczyłam ich bardzo długą ścieżkę, po której maszerował pochód pod zielonymi parasolami. I ponieważ pierwszy raz w życiu zobaczyłam je na żywo, znałam je tylko z ekranów telewizorów, ze zdjęć, z książek, więc nigdy wcześniej nie widziałam ich na żywo, więc bardzo się nie tylko ucieszyłam, ale postanowiłam przykucnąć i zacząć patrzeć. I tak jak wspomniałam na początku rozmowy o mrowisku, akurat to był pochód ścieżka, w pierwszej chwili wydało mi się, że ten pochód w ogóle, no niby idą wszystkie w jedną stronę, ale zauważyłam, że nie wszystkie mrówki niosą parasole, nie wszystkie mrówki niosą liście. Między nimi krzątają się bez ładu i składu mrówki, które niczego nie niosą, z których jedne są mniejsze od tych, które są tragarzami, a inne są może nawet nie tyle większe, co mają większe głowy i większe żuwaczki. Może trochę większe. I dla mnie one po prostu psuły ten pochód, dlatego że jakby bez ładu i składu się kręciły między tymi, które dźwigały przecież bardzo ciężkie dla siebie liście. Ale wtedy, kiedy posiedziałam dłużej i zaczęłam się wpatrywać, zobaczyłam, że zarówno mrówki te, które były większe i miały potężniejsze żuwaczki, jak i te, które były mniejsze, odgrywają niezwykle ważną rolę w ochronie pochodu, jak również w ułatwianiu mrówkom, które dźwigają, tego dźwigania. Te mniejsze mróweczki na przykład podsadzały liść, który się zsunął trochę mrówce, zdejmowały z liści minimalne dodatkowe obciążenia, bo czasem do liścia się przyczepiło ziarenko piasku i ono już stanowiło dodatkowy ciężar, więc te małe, czy uprzątały spod nóg tych, które dźwigały, jakieś mniejsze przeszkody. Natomiast duże mrówki były strażniczkami bezpieczeństwa tragarzy, no i pomagały wtedy, kiedy wymagało większej siły. Jak się zorientowałam, że to są strażniczki? Przede wszystkim wtedy, kiedy pochyliłam się nad ścieżką, one pierwsze podniosły żuwaczki do góry, jakby przyglądały się kto to, i wydało mi się, że jest to takie grożenie troszeczkę, grożenie, kto tutaj zagląda. Wtedy, kiedy zorientowały się, że ja tylko patrzę i nic więcej, i nie będę przeszkadzać, ani zjadać, ani niszczyć, odpuściły i zajęły się tym, jakie miały podstawowe zadanie w ułatwianiu tragarzom doniesienia tej pożywki dla grzyba do mrowiska. I to samo Państwo zobaczycie, jeżeli chwilkę przysiądziecie obok mrowiska mrówki rudnicy w dzień słoneczny i ciepły, kiedy ruch na tym mrowisku jest potężny. Ja polecam słoneczny, ciepły dzień jeszcze dlatego, że one bardzo często wynoszą, wietrzą wtedy jajeczka i larwy. I to widać wtedy, że na mrowisku leżą kubki takie białych, maleńkich jajeczek, czy też białych, maleńkich larw. I radzę przysiąść w takiej odległości, która nie będzie niepokoiła, i zacząć przyglądać się działaniu mrówek. I zobaczycie wtedy prawdziwe cuda, bo jest to na tyle małe zwierzątko i na tyle szybko stosunkowo do naszych możliwości wzrokowych się porusza, że w pierwszej chwili naprawdę to wygląda jak jednolity ruch. Ale kiedy skupimy się na jednej części mrowiska, zobaczymy, ile tam jest takich sensownych i nawet czasem troszkę rozczulających działań. Dlatego, że często bywa tak, że mrówka mrówce na przykład myje czułki i to one oczywiście porozumiewają się, przekazują sobie informacje dotykając się czułkami, ale jak się przyjrzycie, to zobaczycie, że niektóre drugim pomagają. Tamtej się coś przyczepi, ta jej pomoże odczepić, że jest to bardzo ścisła i bardzo precyzyjna współpraca. Nie należy się zrażać tym, że działa ona tak doskonale pod wpływem substancji królewskiej wydzielanej przez matkę. Ja myślę, że gdyby człowiek też wydzielał taką substancję, mądry człowiek, i umiał tak troszeczkę wpłynąć na ludzkie społeczeństwo, żeby raczej współpracowało niż kłóciło się i walczyło, ja bym chciała, żeby
i w naszym świecie istniała taka substancja królewska. Co prawda nigdy nie ma gwarancji, kto tym królem zostanie, czy też królową, ale jeśli byłby to jeden rodzaj substancji królewskiej, na którą nie miałby wpływu charakter króla ani królowej, a ona z kolei miałaby taki wpływ na nas, że zaczęlibyśmy zamiast się kłócić, to współpracować i sobie pomagać, och, to świat stałby się rajem. Tylko czy wtedy umielibyśmy to zauważyć, czy działalibyśmy jak maszyny? Tu już trzeba by było porozmawiać z mrówką, myślę, że ona by powiedziała na ten temat wiele, bo zarówno u mrówek, jak i u pszczół zdarza się, że zachowują się one w sposób, który jakby zupełnie odbiega od tego, co narzuca im substancja królewska. I chcę na koniec powiedzieć Państwu, że każda mrówka i każda pszczoła i każdy termit, mimo to, iż jest na haju pod wpływem tejże substancji, swój rozum ma. I zdarza się tak, że aby wejść do ula pszczoła, czy też aby schronić się na chwilę w mrowisku, daje łapówkę temu, kto tego miejsca pilnuje. U pszczół jest to dość częsta sprawa, dlatego że wtedy, kiedy pszczoły są na robotnice na pożytku, czyli są na łąkach, gdzie zbierają nektar i pyłek, i nagle rozpęta się burza, jest bardzo zła pogoda, obładowana pszczoła spieszy się do swojego ula bardzo, żeby zdążyć, żeby nie tylko nie zginąć, ale nie stracić tego wszystkiego, co z takim trudem zdobyła na kwitnącej łące. Do ula jest daleko, ale po drodze jest ul niewłasny. Wiadomo, że do własnego nie wolno wejść, bo narażamy się na utratę życia. Ale ona wie, co zrobić, żeby zostać tam puszczoną. A mianowicie podlatuje, wyciąga pakiecik najlepszego pyłku jeszcze z kitem pszczelim i podsuwa strażniczce i mówi: ja ci to dam, a nawet dam ci, jak będę wychodziła, jeszcze drugi kawałeczek, jak mnie wpuścisz i pozwolisz przetrwać złą pogodę. I co się dzieje? I strażniczka mówi: no okej, no to daj mi taki fajny. I potem przy wyjściu też musi dać. I myślę, że jak się żegnają, to mówi: wiesz co, jak przyniesiesz drugi taki fajny kawałeczek i dobry, słodki nektar, to też cię wpuszczę, a nawet wpuszczę twoją koleżankę. No cóż, widać, że substancja królewska na łapówkarstwo nie ma wpływu. No trudno. Proszę Państwa, do usłyszenia za tydzień. Wierzę w zwierzę. Zaprasza Dorota Sumińska. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej Tok FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje. Dobry seks to nie tylko orgazm. Dobry seks to program w Tok FM dla hetero, homo i biseksualnych. Czekam na Wasze pytania i telefony. Dobry seks w każdą niedzielę po 23:00. Zapraszam, Anka Grzywacz. Reklama. Robimy wszystko, by przewidzieć pogodę. Ale właściwie po co? Pogoda dla Quattro jest zawsze. Zdobądź przewagę w każdych warunkach z Audi A4 Avant Quattro, dostępnym z ratą od 1894 zł netto miesięcznie i 5% opłatą wstępną. Sprawdź warunki Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Dealer Audi Rowiński Weidemajer, ulica Łukasza Drewny 24, Warszawa Powsin. Audi. Przewaga dzięki technice. Wiesz, ile waży 82,5 miliarda euro? My też nie wiemy, ale wiemy, jak je zdobyć. To super proste. Wystarczy słuchać radia Tok FM. Dowiesz się, jak skorzystać z funduszy europejskich na lata 2014-2020. Gdzie znaleźć dofinansowanie? Jak przygotować i złożyć wniosek? Super fundusze w radiu Tok FM. W każdy poniedziałek po 12:40. Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Eleonora, słyszałaś? Wszystkich wystawili. Ale kogo? Gdzie? No jak to kogo? Stanisława Augusta Sobieskiego? Podobno cara też. Oj, Stefa,
Nie wydaje mi się. Jeśli ci się nie wydaje, to przyjdź do starej oranżerii w Łazienkach Królewskich i poznaj historię Polski na numizmatach. Jubileuszowa wystawa otwarta jest od 13 maja do 1 października. 250 lat mennicy polskiej. Cała reszta ci się wydaje. Moja żona już od rana chodzi podenerwowana. Dziś mi lepiej nie wchodzi w drogę. Taką dała mi przez drogę. Uderzenia mam gorąca. Dziwne. Przecież nie ma słońca. Objawy menopauzy potrafią być dokuczliwe dla nas i otoczenia. Dlatego sięgnij po Duofem, suplement diety z unikalnym systemem dzień i noc. Składniki zawarte w Duofem łagodzą uciążliwe objawy menopauzy, zapewniając dobry nastrój w ciągu dnia i spokojny sen w nocy. Dodatkowo pozwalają kontrolować wagę oraz zachować młody wygląd skóry. Duofem. Dostępny w aptece. W Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie od 200 lat zmieniamy teraźniejszość i tworzymy przyszłość. Sprawdź, czym zajmujemy się dziś. Zapraszamy na jubileuszowe dni SGGW. Od 19 do 21 maja wielki piknik w kampusie SGGW. W niedzielę 22 maja zapraszamy na pokazy do Łazienek Królewskich. Więcej na www.sggw.pl. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Niedziela, 22 maja, minęła 10. Informacje TOK FM. Agnieszka Lipińska. Atak podczas koncertu na zachodzie Austrii. Są zabici i ranni. W Niemczech przybywa islamskich radykałów, którzy w każdej chwili są gotowi przeprowadzić zamach, wynika z danych niemieckich służb. Są nowe zdjęcia i portret pamięciowy mężczyzny, który prawdopodobnie podłożył ładunek wybuchowy we wrocławskim autobusie. A na początek strzały podczas koncertu w Nenzing na zachodzie Austrii. Napastnik, 27-letni mężczyzna, zastrzelił 2 osoby, 11 kolejnych ranił, po czym popełnił samobójstwo. Świadkowie mówią, że zanim doszło do ataku, sprawca głośno kłócił się z kobietą na pobliskim parkingu. Potem poszedł do samochodu, wziął broń, wszedł między bawiących się ludzi i otworzył ogień. Na koncercie było około 150 osób. W Niemczech przebywa niemal 500 islamskich radykałów, którzy mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa kraju, pisze Welt am Sonntag, powołując się na dane Federalnego Urzędu Kryminalnego. To prawie dwukrotnie więcej niż w styczniu ubiegłego roku. Zdaniem służb, osoby zakwalifikowane do tej grupy w każdej chwili mogą przeprowadzić zamach terrorystyczny. Wysoka liczba potencjalnych zamachowców niepokoi władze przede wszystkim w kontekście ruszającego w czerwcu we Francji Euro 2016. Premier Beata Szydło jedzie do Stambułu na pierwszy światowy szczyt humanitarny ONZ. Według zapowiedzi rzecznika rządu w trakcie spotkania zostaną przyjęte rozwiązania systemowe i polityczne w kwestii współpracy przy udzielaniu pomocy ofiarom klęsk żywiołowych i wojen. Dodał, że Polska będzie popierać te rozwiązania, które będą miały na celu wspieranie praw człowieka na forum międzynarodowym. Rzecznik rządu poinformował też, że premier planuje w Stambule kilka spotkań dwustronnych, nie podał jednak żadnych szczegółów. Światowy szczyt humanitarny w Stambule rozpocznie się jutro, a zakończy we wtorek. Swój udział zapowiedzieli reprezentanci 80 rządów, 45 światowych przywódców. Pojawią się na nim także przedstawiciele sektora prywatnego, grup humanitarnych i organizacji obywatelskich. A tuż po tym wydaniu informacji godzina politycznych komentarzy, czyli program Wybory w Toku. Gośćmi Jana Wróbla będą dziś Anna Krupa z PiSu, Maria Małgorzata Janyska z Platformy Obywatelskiej, Joanna Augustynowska z Nowoczesnej i Maciej Konieczny z Partii Razem. Policja opublikowała kolejne zdjęcia z monitoringu i portret pamięciowy mężczyzny, który może mieć ważne informacje na temat wybuchu na przystanku we Wrocławiu. Małgorzata Waszkiewicz. Nowe zdjęcia pochodzą z autobusu. Na ich podstawie powstał portret pamięciowy. Poszukiwany to młody, wysoki mężczyzna. Wzrost około 180 cm. Szczupła sylwetka, twarz pociągła, bez zarostu, włosy ciemnobrązowe, raczej krótkie. Mężczyzna miał charakterystyczne przyciemniane okulary, ubrany był w bluzę z kapturem i czarne dresowe spodnie. Policja apeluje o pomoc i o to, żeby pasażerowie i świadkowie wybuchu zgłaszali się na policję. Wrocław, Małgorzata Waszkiewicz, TOK FM. W czwartkowej eksplozji na przystanku autobusowym we Wrocławiu lekko ranna została jedna osoba. Jak może wyglądać człowiek, którego szuka już nie tylko polska, ale też niemiecka policja? Można zobaczyć na Twitterze TOK FM News. Znaleziono szczątki egipskiego samolotu, który w czwartek rozbił się podczas lotu z Paryża do Kairu w odległości blisko 290 km na północ od Aleksandrii. Egipskie ekipy poszukiwawcze natrafiły m.in. na fotele lotnicze i bagaże. Odnaleziono też fragmenty ciał. Teraz trwają poszukiwania głównie czarnych skrzynek. Minister spraw zagranicznych Francji, Jean-Marc Ayrault, poinformował, że Francja wysłała już do Kairu pierwsze wsparcie. Zapowiedzieliśmy władzom Egiptu, że mogą otrzymać od nas wszelkie dostępne środki, które posłużą w poszukiwaniu samolotu i
ofiar. Nasi śledcze są już w Kairze, by uczestniczyć w dochodzeniu wszczętym przez Egipt. Wysłaliśmy tam też samolot i okręt wojskowy. Samolot z 66 osobami na pokładzie leciał z Paryża do Kairu. Wciąż nie wiadomo, co było przyczyną katastrofy. Pogoda. W całym kraju dziś dużo słońca i błękitnego nieba, a na termometrach od 22 stopni w Białymstoku i Trójmieście, przez 23 w Lublinie, 24 w Łodzi, 26 w Warszawie, Radomiu, Krakowie, Katowicach i Poznaniu, do 27 we Wrocławiu i Szczecinie. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Wybory w toku. Wybory w toku to tytuł audycji, którą normalnie prowadzi Dominika Wielowiejska, a nienormalnie Jan Wróbel, i tak jest właśnie dzisiaj. Maria Janyska z Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry. Joanna Augustynowska z Nowoczesnej. Dzień dobry. Maciej Konieczny z Partii Razem. Dzień dobry. Zaraz zabiorą głos. Zaniepokojonych, że nie ma Prawa i Sprawiedliwości, uspokajam. Akurat nie, co by nie powiedzieć o TOK FM-ie złego, a zawsze by coś można. PiS tu jest obecny bardzo często i będzie dzisiaj w postaci Anny Krupki już do nas dojeżdżającej. Skoro jesteśmy w takim opozycyjnym kółku, jeszcze bez partii rządzącej, to zapytam tytułem artykułu Rafała Matyi sprzed kilku dni z Tygodnika Powszechnego. No, gdzie jest lider? Opozycja jest silna na ulicy, ale słaba. Taki paradoks. Czy panie się i pan Maciej zgadzają z tym, że opozycja jest w Polsce słaba? A jeśli tak, to poszukajmy przyczyn. Opozycja nie jest w Polsce słaba. Maria Janyska. Opozycja jest bardzo widoczna w Sejmie. Widoczna? To w ogóle jest opozycja, tylko silna nie jest. Opozycja, skoro jest widoczna, to znaczy, że jest też silna. Siła opozycji oczywiście mierzy się w różny sposób i można dezawuować siłę opozycji oczywiście w różny sposób, w celach takich, żeby pokazać, że najsilniejsza jest władza i że to, co wszystko robi, to jest zgodne z życzeniami obywateli. Tak nie jest, bo przypomnę, bo trzeba to podkreślać bardzo mocno, władza lubi się bardzo powoływać obecna w Polsce na suwerena, a suweren dał tej władzy mandat w postaci 19% uprawnionych do głosowania. Opozycja, no właśnie, już wchodzi tutaj. Chodzi już o przedstawicielka władzy. 19% suwerena. Powiedzieć, że jesteście słaby z tym PiS, to już jest przeszłość. Zdążyliśmy tyle powiedzieć, ale zaraz pani powie więcej. Opozycja, co widać w parlamencie, jeśli ktoś chce się przyjrzeć i chce przeczytać scenogramy, chce na bieżąco obrady obserwować, to widać, że jest hamowana, że jest tłamszona i że odbierane jej są prawa, które zgodnie z regulaminem jej się należą. Było to oczywiście widać znów, niestety, w piątek, gdzie... O piątku za chwilę, tak, ale to był bardzo dobitny przykład na to, jak można poprzez nieprzestrzeganie prawa, łamanie prawa celowo próbować osłabiać opozycję. Pani Maria, ja piątek obiecuję. Dobrze. A teraz jeszcze bo to bardzo ważne pytanie takie wstępne na rozkręcenia raz Gawora. Czy opozycja jest słaba? Ja może z perspektywy osoby, która tak naprawdę Nowoczesna, przypominam, jest od pół roku w Sejmie, trochę mam inną perspektywę tego niż Prawo i Sprawiedliwość, niż Platforma Obywatelska, niż inne ugrupowania. I mam takie poczucie, że zdecydowanie trochę pomieszały się wartości w polskim parlamencie, trochę zdewaluowała się rola parlamentarzysty. Przypomnę, że jakby formuła jest taka, że parlamentarzyści to przedstawiciele wybrańcy narodu i tak naprawdę powinni reprezentować ich interesy w Sejmie. I teraz bez względu na to, czy to jest opozycja, czy to jest partia rządząca, oczekiwania społeczeństwa są takie, że siada się przy wspólnym stole bez względu na swoje ideologiczne przekonania i uwarunkowania, czy ktoś jest konserwatystą, czy ktoś jest, ma poglądy lewicowe, powinno się wypracowywać wspólny kompromis dla wspólnego dobra. Po to jest właśnie państwo. A nagle okazuje się, że mamy w Sejmie totalny chaos, totalną walkę, nakręcanie się przeciwko sobie i przyznam szczerze, że trudno mi się osobiście znaleźć w tym wszystkim z perspektywy obywatelki, z perspektywy tego, jak wyobrażałam sobie pracę w Sejmie. Chodzi pani na mecze?
Nie. A właśnie. To by pani wszystko rozumiała, bo ja na przykład idę na mecz, to chcę, żeby dwie drużyny walczyły, każda z nich jak Sparta i mało tego, chcę, żeby jedna z nich wygrała, a druga poniosła sromotną klęskę. I żeby fair walczyły. I żeby walczyły fair. Nie chcę, żeby sobie odgryzali palce i uszy. Tego rzeczywiście nie chcę, ale chcę jednak, nie chcę kompromisu, nie chcę, żeby było 2-2. Fair play to jest podstawa. 2-2 po wyrównanej walce. No nie, tylko pytanie, jaki jest cel, bo jeśli... 7-1. No tak, tylko na meczu walczymy o to, żeby wygrać mecz. Natomiast w parlamencie powinniśmy walczyć o to, żeby żyło nam się lepiej. A teraz pytanie, o co walczymy? Żeby wprowadzać jak najlepsze rozwiązania dla obywateli. Rundę opozycyjną. I niespecjalnie wierzymy jako partia Razem w liderów, więc nie wyszukujemy Mesjasza, ale raczej patrzymy, co zrobić, żeby ten układ sił tak się zmienił, żeby faktycznie większość społeczeństwa była reprezentowana w Sejmie i żeby te nie tendencje, które też bardzo krytykujemy, te autorytarne PiSu, powstrzymać. Tylko ja mam kłopot z taką pozycją bezprzedmiotnikową. To znaczy, jeszcze, jeżeli mógłbym to kończyć, bo dotąd było tak, że jak wejdziemy do piątku, to zobaczymy, jak konkrety się Jeżeli chodzi, mam problem z taką pozycją bezprzymiotnikową. Znaczy jednak widzę politykę jako starcie różnych wizji Polski. Mamy problem, że my wpadliśmy w takie dwa obozy, które da się opisać jako ten opis taki konserwatywno-pisowski i opis modernizacyjny, i obóz modernizacyjny. I zjednoczona opozycja właściwie nie czuje się zobowiązana do przedstawienia pomysłu na Polskę. Jest po prostu antypisem. I to jest trochę powtarzanie scenariusza węgierskiego, gdzie ta zjednoczona opozycja z udziałem polityków, których tak naprawdę ludzie chcieli pogonić i dlatego wybrali Orbana, się zjednoczyła wspólnie i kolejne wybory przegrała z Kretesem i wtedy Orban zdobył większość konstytucyjną. Więc opozycja... To, żeby zmienić układ sił tak naprawdę, trzeba przekonać tych ludzi, którzy zagłosowali na PiS, nie dlatego, że nagle pokochali Jarosława Kaczyńskiego, tylko dlatego, że byli niezadowoleni z kształtu tego, jak Polska jest urządzona i nie czuli się reprezentowani przez te elity polityczne. Jeżeli my stamtąd nie wyciągniemy ludzi, jeżeli my ich nie przekonamy, że możliwa jest i demokracja, i prawa polityczne, i ta reprezentacja społeczna, socjalna, pracownicza, że to nie są wykluczające się wartości, to wtedy jest szansa, żeby ten układ zmienić. Inaczej jesteśmy skazani na taką szarpaninę dwóch obozów, dość jałową, którą teraz widzimy. No i szkoda, że nie przekonaliście ludzi przed wyborami, bo układ byłby w parlamencie inny i pewnie mielibyście... Na szczęście nam się udało więcej do powiedzenia. Na szczęście Nowoczesna jest w polskim parlamencie i mam nadzieję, że to będzie nowa świeżość, która pokaże, że można trochę inaczej. Zdanie pani Anny Krupki, na szczęście PiS jest w parlamencie i na szczęście ma większość. Co to znaczy propozycje modernizacyjne? Co to znaczy strona modernizacyjna? I co to znaczy to, co powiedziała pani poseł Augustynowska, na szczęście nam udało się przekonać wyborców. Jaka jest dzisiaj opozycja? Dzisiaj opozycja wynosi tak naprawdę spór polityczny za granicę, zamiast na ulicę. To jest bardzo niebezpieczne. Tacy obrońcy demokracji, zamiast rozwiązywać i dyskutować w parlamencie. Bo od tego jest parlament, by rozmawiać, by ścierały się różne wizje Polski. Żartem jest dzisiaj działanie opozycji. My cały czas wyciągamy rękę do opozycji. Oni organizują różne spotkania. Sami się w tym pogubili. Zrobiła się farsa. Spotkania są przekładane. Trudno powiedzieć już, co jest poważne, co nie. Jaki status ma kolejne spotkanie. Czy to jest spotkanie formalne, czy nieformalne. No zrobiła się absolutna farsa. My nie musicie się martwić, bo nie chcecie brać udziału w tych spotkaniach. Wyciągaliśmy rękę i wyciągamy ją nadal. Była propozycja kompromisowego rozwiązania sporu złożona przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego w styczniu. PAT próbowała rozwiązać pani premier Beata Szydło. Były dwa spotkania organizowane przez marszałka Kuchcińskiego. Pracuje podkomisja ekspertów, która pokaże wnioski w czerwcu. Mamy nowy kompromisowy projekt ustawy naprawczej. Cały czas liczymy na rozmowę, ale opozycja cały czas naszą rękę, która zostaje po prostu, która rękę wyciągniętą do zgody odrzuca. Ja nie wierzę, że pani poseł to mówi. To dlaczego w takim razie pani premier jest taka przestraszona i tak strasznie krzyczała w piątkowej debacie? No, to było podniesionym głosem, to jeszcze nie. Pani premier mówiła, to krzyczała. Nie, to nie jest to podniesiony głos. Ja byłam na sali sejmową. Po prostu, że parlamentarzysta jest od tego, by dbać o suwerenność Polski. Pani premier była przestraszona. Jeśli można, pani, ja bym zostawił odczucia pani premier, bo...
każdy z nas jakoś ocenił. Ja myślę, że nie musimy tego koniecznie ucierać wspólnego stanowiska. W pięciu gwiazdkach. Jak bardzo była zdenerwowana pani Beata. Na jedno, na dwa, czy na pięć gwiazdek. Tylko zostawimy tę sferę analityczną. Bo rzeczywiście doszliśmy do piątku, on jest emocjonujący, ale zarazem ciekawe, dla mnie przynajmniej ciekawe analitycznie. Bo i tutaj zaczniemy akurat od strony Prawa i Sprawiedliwości, która była inicjatorem tego piątku. No, myśli pani, że jak taka, powiedzmy teraz tak trochę bajkowa, taka ja Unia Europejska. Czy do toalety chodzi, żeby rozmawiać na telefon, po co? Powiedzmy, w 100% zagłosował za uchwałą podnoszącą suwerenność Polski. To ta Unia wtedy, ona się tak... Szkoda prądu, jak już jesteś sobie, sama, to sieć w tym. Za daleko. Juncker, słuchaj, musimy coś z tym zrobić. Ma pani takie wyobrażenie, że to tak działa? Ja mówię o świetle, za jak inaczej odwróciłabym ten temat. Ja uważam, że dzisiaj Komisja Europejska to jest tak naprawdę taki... Mam wrażenie, że to jest taki człowiek, który urodził się z jednym uchem, który słyszy tylko to, co mówi także nasza opozycja. Państwa, no jadę tutaj z Tesco, tak Gocław. No takie bardzo zniekształcone informacje do niego docierają. Mówię, że zdrowa żywność. Tesco, mówię, że zdrowe jedzenie. No ale ponieważ Tesco Gocław jest w sumie jeszcze na Pradze Południe, bo to jest Zamieniecka, bo to jest Ostrobramska, Matka Boska, no to więc mohery się lubią kłócić. I teraz tak, jest taka propozycja, proszę państwa, dla tych, żeby się nie bili, żeby się nie kłócili, bo wystarczy, że od takiej durnej baby z Radia Maryja jakaś babka, tu zdaje się wczoraj wypowiadała się, no prosta baba, bo nie ma tak on francuskie, nie ma en francuskie. I ona coś tam krzyczała, że zwalczać manifestacje, a potem dzisiaj jeszcze lepiej Radio Tok FM żydowskie. Tam nadaje krzyczeli, mówią czyli, że tak, proszę państwa, właściwie ci Żydzi z tej czerskiej 8/10 z wyborczej, czy jakby to nie powiedzieć, to u nich tego jest bardzo dużo, bo jak tutaj przyjechała synagoga plac Grzybowski, wycieczka plac Grzybowski, to proszę państwa, bardzo ci mężczyźni się ze sobą chłopaki całowały u tych Żydów, także mnie to troszeczkę zaszokowało. Bo nawet zastanowiło, że tego tutaj nie ma. Także u Żydów jest bardzo dużo tego, i tych LGBT, i tych homoseksualistów. Także wiecie państwo, skoro oni sami w Radiu Tok FM tak tutaj fonicznie pokazują, że krzyczą pedały, to znaczy, że sugeruje się, żeby mohery wszelkie te mohery nakierowały się na swoje msze, na swój kościół, bo jeżeli taka baba prosta i nie ma u niej francuskiego on i en, to ile prostactwa cały klozet przez nią przechodzi. No to więc widzicie państwo, zamiast ujadać, krzyczeć, chodzić częściej na msze. No, na czym polega tolerancja? Że każdy się sobą zajmuje najpierw, a potem jest tolerancyjny dla innych. Natomiast tak postępować pożyczy żydowsku, czyli odwrotnie, takie podjazdy, jak to się w Warszawie, Warszawa dziki koń na bieguna, prawda, od żydostwa do dziadostwa, od dziadostwa do żydostwa się buja ten dziki koń w Warszawie. To żeby tego nie było, to trzeba sobie to uświadomić, że mamy nie postępować po żydowsku, nie zaglądać komuś zza pleców, bo tak Żydzi załatwili świętego człowieka, anioła, Jezusa Chrystusa, archangiel, pierwszy człowiek, i ci faryzeusze z tyłu, a jaka sprawa, a co jest grane, tak jak dzisiaj mało co już w tym Tesco na Gosławiu też się nie pokłóciłam, ale nie ma co tam zgłaszać, bo jest monitoring, oni by doszli, dałabym 5 złotych, tak jak w ruskiej, na ruskiej policji, dałabym 5 złotych, aby doszli, ale nie ma o co kopię kruszyć, po prostu uświadomiłam sobie, że Tesco Gosław to nie jest Tesco Ekstra, jest na Pradze Południe, no to więc tutaj się biją, tutaj się kłócą. No, odkasłać, odpukać na woli też nie musi być wcale lepiej. Ale widzicie państwo, nie może być tak po żydowsku, że Żydzi zabili Żyda, że aż Rysia Czubak powiedziała, że Żydzi zabili Żyda. Ja mówię, Ryszarda, ty moja kochana. Z tyłu zaglądają, mordami kręcą, podglądają, stoją obok ciebie, a gadają, a szczęka im się nie zamyka, jak to mówi Barbara Bloch. Patrz, te mordy i się nie zamyka. Gadaj, gada. No ta gruba baba. Gadaj, gada. Ewidentnie
gadaj, gadaj. Także, żeby to nie było po żydowsku, nie zaglądać, nie interesować się cudzymi sprawami, bo najpierw swoimi, to znaczy jakimi? Chodzić na mszę, więcej chodzić na mszę, więcej wierzyć w Matkę Boską, Ostrogradzką, Częstochowską, Rzymsko-Łacińską, Amerykańską. W końcu, no wracam z ulicy Ostrobramskiej, Ostrobramska, Polska pod Bałtykiem, Polska pod Morzem Bałtyckim, pomiędzy Białymstokiem, Poznaniem Gdańskim i Krakowem. Polska bez Matki Boskiej by nie mogła żyć. No to dlatego są też i te nazwy. Ulica Ostrobramska i ulica Częstochowska. Ulica taka, 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 owaka. Także proszę Państwa, godzina nie minęła. Wracam z Tesco, Gocław. Także bardzo fajne jest to Tesco i też są szczoteczki. Po co je mam przepłacać za badziewie po 5 zł płacić za jedno badziewie, jak ja mogę dwie piękne szczoteczki kupić. Proszę Państwa, w Tesco. Nie jesteś w stanie to wytłumaczyć. Zagrasz. Dlaczego zatem, skoro minister Waszczykowski prosi Komisję Europejską o wydanie opinii i ta opinia się Wam nie podoba, to Wy mówicie, że w takim razie ta komisja jest zła, szczoteczki to kosztują, proszę Państwa, po złoty, normalnie 29, to są dwie.